Dzień dobry, witajcie w słonecznym dniu. Jestem dzisiaj taka trochę, można powiedzieć, wczorajsza, bo bardzo późno wróciliśmy z kina. Byliśmy bowiem na premierze Strażników Galaktyki Volume 3. Ja jako wielka fanka Marvela musiałam oczywiście iść na przedpremiery, jak żeby inaczej. I totalnie nie zawiodłam się ani przez sekundę. No, film jest po prostu genialny, jest tak fantastycznie zrobiony. Marvelowskie żarty, totalnie w moim klimacie, dużo emocji, wzruszeń, no ta część jest świetna. Nie pytajcie mnie, kto zginie, bo wam nie powiem. Nie ma takiej opcji. Ale właśnie późno wróciliśmy, ja się bardzo wcześnie wstałam i tak później już planowałam, bo chciałam być na siłce o 7.30, a będę o 8.20, więc czasami tak jest, no co, nie przeskoczę tego. Ale kurczę, no niczego nie żałuję, film fantastyczny i ja zawsze po takich mocnych premierach, znaczy premier w ogóle po takich mocnych filmach, później mam coś takiego, że bardzo długo, o fajnie, że pan kierunkowskazówkę włączył, pan Ham, a nie pani, ładnie pani, Halinka, zawsze słucham, słuchajcie, playlisty, zawsze słucham playlisty, no, no właśnie to jestem ja dzisiaj, słucham soundtracku z tego filmu, nie, żeby jeszcze tak trochę nim pożyć. I w ogóle, no nie, no rewelacja, więc jak się wahacie, czy iść, czy nie iść, to zdecydowanie iść. Naprawdę. Wszystkim się film podobał, a byliśmy ze znajomymi, także petarda. Słuchajcie, humor od razu lepszy. Teraz posiłek potreningowy, zrobię sobie taki koktajl proteinowy, tropikalny z bananem, migdałami, też można zamienić je na kokos i wtedy będzie taki bardziej jak piña colada. Na mleku sojowym dodam trochę białka i zarobista rzecz, mrożony ananas. Jak dodacie coś mrożonego do koktajlu, to nie trzeba dodawać kostek lodu i on jest wtedy taki bardziej schłodzony, orzeźwiający, no ale trzeba mieć do tego dobry blender, no nie oszukujmy się, takich twardych rzeczy słaby blender nie ogarnie, więc Blendy Go 2, który od kilku lat już jest w Polsce, ja mam go drugi rok i jestem nieustannie każdego dnia wdzięczna i zachwycona i cieszę się, że w Polsce powstał tak mocny blender. To jest najmocniejszy blender bezprzewodowy i słuchajcie, oni teraz mają czwarte urodziny. Zawsze jak są urodziny w maju, to jest czas największej promocji w ciągu roku. Blenduś, bo tak na niego mówimy całą rodziną, kosztuje 159 zł, więc ta cena już nie wróci. Jak zastanawiacie się, czy sobie kupić, żeby robić koktajle na wiosnę, na lato, żeby zabierać go ze sobą na wyjazdy, to mega wam polecam, to jest idealny moment. I on działa tak, że jak go naładujemy, to około 20 razy nam zmiksuje, czy koktajl właśnie, czy omlet. Także ja sobie robię mój koktajl, a w międzyczasie właśnie jeszcze wam powiem, że u nich na stronie z okazji urodzin Blendy też rozdaje prezenty, bo jest konkurs i jak kupisz teraz w maju, nie dość, że w najniższej cenie w tym roku i ona już się nigdy nie powtórzy, to jest 100% sprawdzona info, to jeszcze bierz udział w konkursie, możesz wygrać wycieczkę dla dwóch osób, jeden z iPhone'ów i parę innych rzeczy. Ja muszę się dowiedzieć, jako osoba, która współpracuje z marką, mogę wziąć udział w konkursie, także dam wam znać, jak wygram. Albo zobaczycie mnie na jakichś wakacjach. W każdym razie na dole wam zostawię link, klikajcie w ten link, bo tam są właśnie wszystkie informacje o konkursie, no i tam też blendusia sobie możecie kupić. Ja go uwielbiam za wszystko, za to, że on szybko działa, że właśnie sobie radzi z takimi twardymi rzeczami, za to, że jest mobilny, że jest szybki, nigdy mnie nie zawiódł, serio, to jest zarąbisty sprzęt. No i właśnie my w nim robimy i koktajle, i omletę, o czym wam mówiłam już wiele razy. Poczekajcie chwilę, bo mnie zagłuszy. Mamy, z tego co widziałam teraz na stronie, 11 kolorów, więc nie dość, że to jest mocna maszyna, to jeszcze jest śliczna, co na przykład dla mnie jest bardzo ważne.
On nie jest taki idealnie gładki, bo ja też lubię jak czuć grudki. Jakbym drugi raz sobie włączyła ten program, no to on już byłby taki totalnie smooth. Spróbujcie. Jezu, jakie to jest dobre. Przypominam, że link jest na dole. Nie ma żadnego kodu rabatowego. Nie trzeba nic robić, tylko klikasz link na dole i kupujesz za najniższą cenę w tym roku, która już się nie powtórzy i przy okazji bierzesz udział w konkursie. Ale jeżeli z mojego polecenia, przepraszam bardzo, ja muszę to powiedzieć, jeżeli z mojego polecenia kupujecie teraz Blendy i ktoś z Was wygra wycieczkę, to jest dwuosobowa, to wiecie, kogo macie zabrać ze sobą, nie? Bo ode mnie się dowiedzieć, to wie, kultura, po prostu kultura tego wymaga. One były tutaj same takie eleganckie stylizacje, więc dzisiaj na totalnym luzie, taki biały komplet dorwany na Vinted. Nie wiem skąd ta dziewczyna ma te komplety, ale to jest taka trzyczęściowa historia z topem, taką wielką, cieplutką bluzą i białymi leginsami. I nie bójcie się nosić białych rzeczy, bo jasne kolory odbijają światło, więc wyszczuplają tak jak czarne, tylko w inny sposób. Do tego mam kamizelkę Zary z zeszłego roku. Stary, wysłużony, ale też ukochany Neverfull Luiego i New Balance 530, moje ulubione buty, jeżeli chodzi o sportowe sneakersy, te i Dunk Lowy Nike'a, to w ogóle noszę na zmianę, jak się ubieram na sportowo, więc tak, a jadę na luźne spotkanie i też szybką przebieżkę po czym? Po galerii. Muszę Wam to pokazać i opowiedzieć moją historię ku przestrodze. Pierwszy raz mam przerysowane auto w moim życiu, w mojej historii. Miałam, kochani, kolizję, bliższe spotkanie z hulajnogą elektryczną, ale co najlepsze, czekajcie sekundę. Ale co, słuchajcie, najlepsze, to nie była taka kolizja, w której ta hulajnoga byłaby w ruchu, tylko ona była albo zaparkowana i się przewróciła, albo ktoś się po prostu tak rzucił. Ja miałam zaparkowane auto właśnie w takim miejscu, gdzie te hulajnogi ludzie mogą prawdopodobnie ludzem odstawiać. Ja nie pamiętam, jak to działa, bo ja hulajnogami takimi, tam wiecie, z tej aplikacji to jeździłam w zeszłym roku tylko po Bratysławie i po... Gdziebyśmy jeździli? Po Wiedniu, po Bratysławie i po Budapeszcie. O kurde, list jeszcze jest do odebrania. No i w ogóle zarąbiście, nie? I ja, słuchajcie, wsiadam do samochodu, to jest z przodu, ja tego nie widziałam, że ona tam leży. No i właśnie skręcałam w prawo, wyjeżdżałam i usłyszałam taki klik. No i zatrzymałam auto, wysiadam, mówię, o zajebiście po prostu, nie? Po prostu rewelacja. Także moja pierwsza taka sytuacja w całym życiu. Ja naprawdę ostrożnie jeżdżę, parkuję. No ale nie zawsze to wystarczy, nie? Tutaj Gosia przyczaiła fajną sukienkę 139, a miałaś pokazać telefon. Ta sama sukienka, która to kosztuje 140, w necie jest za 89. To teraz przeboski. Tylko do mnie nie pasuje. Co myślicie? Czy przesadzam? Muszę posiedzieć w ciszy. Taki tłum ludzi, słuchajcie, od rana. I to samo wczoraj mieliśmy w banku. Pojechaliśmy z myślą, że w okolicach Majówki w ogóle będzie pusto, że w takich placówkach nie ma ludzi. I na przykład w banku spędziliśmy ponad 2 godziny. Myślałam, że ja zwariuję, było tyle ludzi. I dzisiaj to samo, więc ja dla równowagi jutro spędzam calutki dzień w domu w ciszy.
Bardzo sobie cenię w życiu równowagę. Lubię zaszaleć, lubię koncert, lubię zakupy, lubię jak jest głośno, ale przez chwilę, a potem długo musi być cicho. Czekacz, teraz się włączę. Księżniczka się przyzwyczaiła. Nie, naprawdę, mnie robienie zakupów spożywczych online przyzwyczaiło do zupełnie innego standardu. I właśnie, księżniczka się przyzwyczaiła i teraz jak księżniczka ma iść stacjonarnie do sklepu, to po prostu ma ciary na całym ciele. I ja mam właśnie taką sytuację, że chciałam sobie zamówić, dodałam bardzo duże zakupy do koszyka do Barbory, bo w weekend znowu mamy gości, chcę zrobić lasagne i potem grilla w niedzielę, więc wiecie, no tych produktów trzeba dużo, plus mleko się kończy, no wiadomo, jak człowiek ma ambitne plany, to nagle jeszcze wszystko się kończy. No i co, dodałam sobie zakupy do koszyka w Barborze, żeby zamówić dostawał i wczoraj wieczorem wchodzę, a tam nie ma wolnych kierowców w ogóle, nie? W ogóle. Ani na piątek, ani na sobotę. Więc stwierdziłam, że czekajcie, muszę się tak tu wcisnąć zgrabnie. Bardzo ładnie. Więc stwierdziłam, że nie, no po prostu obrażam się. No, to nie jest, nie wiem, z czego ja się śmieję, bo w ogóle nie jest mi do śmiechu, bo ja wiem, ja to po prostu, powiem wam tak, jak ja sobie tak, nie wiem, mam czas i mam dokupić tam, nie wiem, jedną rzecz spożywczą albo dwie, uwielbiam, raz na jakiś czas, między półkami, na spokojnie, sobie zobaczyć, co tam nowego, poczytać składy, ale jak mam duże zakupy do zrobienia, to no nie znoszę chodzić do sklepów spożywczych stacjonarnych, no nie lubię i bez sensu, bo ja nastawiam się negatywnie, mogłabym się nastawić pozytywnie, tak dobra, trzeba to zrobić, odhaczamy, ale ja się po prostu zepsuli mnie, te czasy mnie zepsuły, no pod tym względem, że właśnie mam swoje przyzwyczajenie, mam swój nawyk, że sobie klikam i pan przychodzi, się uśmiecha, mi dziękuję i rozpakowuje zakupy, które ktoś za mnie spakował, zajebiste to jest, kocham XXI wiek. Ale tutaj to, no niestety, a w termosiku żadna na tam herbatka, tylko po prostu zimna woda. Nawet cieszę, że tu przyjechałam, bo tu jest bardzo dużo ciekawych produktów. Teraz bym nie kupiła w innym sklepie, właśnie można susiki. O Jezu, ten ketchup jest pyszny. A właśnie mam na liście, bo też mam postanowienie, że kupuję tylko rzeczy z listy, więc dopisałam do rzeczy z listy lody. Bo mam te specjalne dni, które wszystkie laski uwielbiamy. Znaczy czekam właśnie, czekam, tak wiecie, jestem taka mega napięta i myślę, że te lody to będzie dla mnie taki jak taka tabletka przeciwbólowa, nie? Zadziałają, a jednak mniejsze zło. Mega wam polecam, zarąbisty jest ten ketchup, przepyszny i ma spoko składnie, bo nie jest na koncentrację, tylko na pomidorach, zawsze tą sprawdzam. Z tyłem możesz, ale my co idziemy robicie? Z tyłem. Zmywarę. Wow, wracam, zmywara sobie na pachnie jedzeniem. Zrobiłam sobie takie niezdrowe chipsy, ale ten smak mnie bardzo zaciekawił, jednego sobie zjem. Ale tu czekaj, bo tu pachnie jedzeniem, a tu nie ma jedzenia dla mnie. A czemu dla mnie nie zostawiłyście? No bo nie chciałaś. Jest ziemniaka, wyszło to. Co? On liże ziemniaka? Lisek, dobre? Dobre ziemniaczki, och jakie dobre. Och, jakie smaczne, mamuniu. O, nie! Tu kreweteczki sobie rozmrożę na szybko. Zaraz zobaczę jeszcze w necie sposób na szybkie rozmrażanie. W tych czasach to frazy typu jak szybko zrobić obiad, jak szybko zrobić kolację, jak szybko rozmrozić krewetki są najczęściej wyszukiwane, co? Dziewczyny mi dały kilka tych kulek do spróbowania, ale mimo, że lubię cheetosy, to totalnie mi to nie leży. Może w podświadomości jestem już nastawiona właśnie dzisiaj na bardzo dobre odżywianie i też na najbliższe dni. To nie jest taki smak, wiecie, warty grzechu, nie? Także ja szybko zrobię ten makaron i lecimy dalej z tym dniem. Wracając do tematu grilla, to muszę wam polecić te kaszanki roślinne. One są tak pyszne. W zeszłym roku znajomi nam je polecili i ja przekazuję dalej, bo od tamtego czasu często je kupujemy i nie tylko ze względu na oliwę, która nie mięsa, ale ogólnie my totalnie odpłynęliśmy za tym smakiem, bo naprawdę to jest przekozackie. Przypominam o filmie z super gadżetami z Ikeły. Ta przykrywka zmienia po prostu wszystko. Obiad w 15 minut gotowy.
jest klimat, nie? No! Sufit jest najlepszy.